Republika na żywo, fani House of Cards wiedzą, że już w ten weekend zacznie się trzecia e, seria w przygód Franka Underwooda już w Białym Domu, ale mam wrażenie, że Barack Obama bynajmniej zdolności politycznych Franka Underwooda nie ma i może źle się stało. Że w Białym Domu nie zasiada senator John McCain, jak się ułożą te karty, jak one zostaną rozdane, to pytam Krzysztofa Araka, eksperta i mojego gościa do spraw międzynarodowych. Witam serdecznie. Witam. E, mam jeszcze trochę czasu, a w zasadzie Władimir Władimirowicz Putin ma trochę czasu do momentu, w którym następca w Białym Domu zasiądzie. Nie będzie już tak źle patrząc ze środkowoeuropejskiej perspektywy, ale czy będzie trochę lepiej, bo... Moment, w którym, w którym zasiadałby John McCain, który rozumiał coś z tego obszaru, który mówi, że wstydzi się za Baracka Obamę dla NBC, za to, co mówi, jak bardzo olewa Europę Środkową, to chyba nie będzie. Ja bym nie, miał wielkich, ja bym nie miał wielkich nadziei, ponieważ polityka amerykańska charakteryzuje się, jak polityka każdego wielkiego mocarstwa, rodzajem ciągłości. I raczej nie powinniśmy spodziewać się rewolucji w polityce amerykańskiej. Oczywiście wszystko zależy, wszystko zależy od tego, jak będzie grał, jak będzie grał Putin. On ma te karty wyłącznie. No jeśli idzie o nasz region, to, 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 to niewątpliwie tak. Bo... A ma te kart blanż ze strony Władimira Putina? Ze strony... Władimir Putin ma kart blanż ze strony Ameryki de facto. Aż tak byśmy tego, to, to byłoby za mocne stwierdzenie. Na pewno carte blanche na to, co się dzieje i na negocjacje, to widzimy, ma e, kanclerz e, Angela Merkel. I dopóki kanclerz Angela Merkel... E, Przynajmniej z jej perspektywy i z perspektywy Baracka Obamy będzie kontrolowała e, ten kryzys ukraiński, dopóty Ameryka nie będzie się bezpośrednio angażowała. Pamiętajmy, po, po pierwsze, pamiętajmy o tym, że polityka zagraniczna, jeśli idzie o przyszłe wybory, jak mówię, jeśli... Nic ekstra się nie stanie, tak? Nie będzie odgrywała e, żadnej e, kluczowej roli. Amerykanie generalnie nie są zainteresowani e, sprawami e, zagranicznymi. Czyli jeśli Władimir Putin nie zrobi Pearl Harbor 2, to może robić wszystko, bo Amerykanie się tym nie zainteresują? Ja powiedziałbym tak, jeśli amerykańskie media nie będą znudzone... Tym, co się dzieje w naszym regionie. Czyli inaczej, jeśli amerykańskie media będą pokazywały to, co się dzieje, to mamy szansę, że e, jeśli będzie to w mediach, w tych mediach masowej komunikacji, tak, to, to, to mamy szansę, że to, to będzie w debacie. E, e, w debacie politycznej Stanów Zjednoczonych, no ale jest pytanie no jest, jest pytanie. Czy, czy nie dojdzie do takiej sytuacji, że media będą już tą Ukrainą, tą Europą Wschodnią e, znudzone? I tak nam się udało doprowadzić do tego, że e, jednak Obama nie, nacisku e, na politykę zagraniczną e, nie skierował na, 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 na Pacyfik. Tak? Przypuszczaliśmy e, jeszcze kilka ładnych lat temu, że jednak e, Amerykanie będą w sposób drastyczny ograniczali obecność y, polityczno-wojskową w Europie i y, y, Skierują się, ich uwaga przede wszystkim skieruje się na obszar Pacyfiku, i politykę światową zdominują relacje pomiędzy Waszyngtonem a Pekinem. To, to, to się na szczęście nie stało. Nie, nie możemy mówić, że nie ma żadnego zainteresowania Ameryki naszym regionem, no bo jednak co jakiś czas chociażby John Kerry czy wiceprezydent Kerry. Biden przyjeżdżają do Kijowa czy do Warszawy. No tak, ale nie, nie nadal mam wrażenie, że że nie robią dostatecznie dużo, że bardziej stawiają, żeby... Żeby się jakoś dogadać. No to... żeby, żeby jednak wrócić do statusu quo, bo i tak jest potrzebne nam Putin do rozgrywki z Chinami, i, do, i tak Merkel jest potrzebna nam do rozgrywki z Chinami, która jest najważniejsza w tej chwili dla Stanów Zjednoczonych. No nie dziwmy się. jest Ameryka wszystko wskazuje na to, że w najbliższych latach Ameryka będzie wybrała taki, ani inny model przywództwa. To znaczy model tak, Taki, który zgodnie z którym no, bardzo niechętnie będzie angażowała się również politycznie, ale przede wszystkim militarnie w zapalnych regionach. To jest nauczka z drugiej wojny w Iraku. My musimy pamiętać o tym, no, że jednak Ameryka ma pewien problem. Po pierwsze brak konsensusu elit politycznych dotyczących no, generalnie tego czym państwo czym rząd. Amerykański ma się zajmować, chociażby ker. No i z drugiej strony, brak konsensusu co do finansowania przywódczej roli Ameryki w świecie. Bo to, że ta przywódcza rola ma być tak to co do tego nie ma, problemu ale kwestia jest jak to finansować musimy pamiętać, że dzisiaj Ameryka ma bardzo duży dług to jest około, 17 bilionów dolarów to są sumy, niewiarygodne co prawda ten dług, w, w udziale do PKB to jest tylko no, tylko 67%, tak? To gdzie to do standardów greckich? Gdzie, gdzie, gdzie do standardów greckich 170%. Ale no, Amery w Ameryce jest kultura strategiczna. Po to są te think tanki i oni zdają sobie sprawę, że no coś do, w ciągu najbliższych 15 lat yy, trzeba zrobić, no bo nie da się finansować wydatków na obronę i zaangażowanie militarne i równocześnie jedno, i, 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 i na, na generalnie na zabezpieczenia społeczne. W tej chwili yy, Departament Obrony... I szeroko to bezpieczeństwo społeczne, to jest 60% budżetu budżetu amerykańskiego. I ten model, o którym teraz mówimy, i który chyba będzie realizowany niezależnie od tego, jaki będzie prezydent wybrany, to będzie taki model powściągliwego powściągliwego szeryfa. I w tym modelu niestety dla nas, jak na razie, Ameryka posługuje się innymi mocarstwami w naszym regionie regionie, czyli na przykład Niemcami. Niemcy, Rosja, na no to wracam do pytania na koniec naszej rozmowy, czy jeżeli karty ułożą się na kandydata re Republikanów czy na kandydatkę bardziej pewnie Demokratów, czy to coś zmienia czy kierunek, który obrał ten olbrzymi lotniskowiec, jakim jest polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych nie ulegnie znacznym korektom? Żeby uległ znacznym korektom ja musi, musi coś wstrząsnąć musiałoby coś wstrząsnąć opinią społeczną tak żeby to co się dzieje w naszym regionie było jednym z głównych tematów debaty debaty politycznej my nie pocieszajmy się John McCain który nam się bardzo podoba No i jednak jest dzisiaj politykiem jednak marginesu i politykiem który, który, który odchodzi. Paradoksalnie paradoksalnie powiem, że, Hillary Clinton, która dzisiaj z dzisiejszej perspektywy, ale też przez prawie dwa lata tak, ma największe szanse na zostanie prezydentem, wcale nie musi być dla nas taka najgorsza, mimo, że jest demokratką, bo pamiętajmy, że jej mąż jednak, był tym prezydentem, który dokonał e, rozszerzenia e, NATO i to właśnie ale to ona sama sygnowała politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych za Baracka Obamy, która nie specjalnie reset resetów Baracka Obamy. To nie było specjalnie dobra dla nas wiadomość. Musimy kończyć. E, mam nadzieję, że Szczególnie Clinton, Hillary Clinton to, 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 to pokazuje, że, że jednak zmieniła swoją, e, swoją, swój, swój, swoje stanowisko wobec Moskwy i wobec e, Putina. To, to z tych wszystkich kandydatów to takie e, uwagi najostrzejsze dotyczące tego polityki, poli, polityki Putina wychodzą z, ust, z, z jej ust, tak więc. Zobaczymy, co będzie. Zobaczymy, co będzie. Z pewnością warto się przyglądać temu, co tam się dzieje, bo jakże to ma wysoki wpływ. Krzysztof Rak, ekspert do spraw międzynarodowych, dziękuję serdecznie dziękuję. za wizytę w studio. No, a ja sobie tylko przypominam, że wspomniany przeze mnie na początku House of Cards miał być właśnie wzorowany na, na parze Hilary. I Clintonów. Dziękuję serdecznie. Już za moment wracamy w Republice na żywo. Do spraw bliższych nam bezpośrednio. A teraz krótka przerwa. Zarabiamy na życie.